Witam Państwa w kolejnym magazynie gminy Suwałki. Dzisiaj gościem Radia 5, gościem magazynu Zbigniew Mackiewicz, sekretarz Urzędu Gminy w Suwałkach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie Radorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witam serdecznie panie sekretarzu. No i obiecaliśmy w poprzednim magazynie gminy Suwałki, że porozmawiamy o tegorocznym sezonie turystycznym na terenie gminy, suwałki. W Igierskim Parku Narodowym jest nowe otwarte muzeum, także też tam jest bardzo wielu turystów, odwiedza w zasadzie każdy turysta, który jest w Starym Folwarku, czy w okolicach Wigier, zachodzi za do tego muzeum, bo to jest nowy obiekt, e, można pływać e, łodzią z przeszkolnym dnem, to jest dodatkowa atrakcja, e, czy też jak w Krzywym mamy muzeum, czy w, sta, czy w Czerwonym Folwarku, które jest muzeum Wigierskiego Parku Narodowego, tam też są, są turyści. Oprócz tego w, na terenie gminy turyści mogą korzystać też z naszego muzeum, z terenu w folwarku, gdzie jest takie, taki, powiedzmy, skansen rolniczy. I korzystają, oczywiście, objeżdżają teren i korzystają z innych turystycznych atrakcji. Jeśli chodzi o turystów, to do nas przyjeżdżają ci, którzy już wcześniej sprawdzili teren, pojawiają się cyklicznie, czy też są jakieś nowe twarze? Nie wiem, może słyszał Pan o turystach z zagranicy? Z tak co roku są ci sami, ale są też nowi turyści. Z zagranicy też, też nas odwiedzają turyści. Jest to mniejszy i procent tych osób, aczkolwiek też, też są. Są widoczni, bo chociażby po numerach rejestracyjnych samochodów, są widoczni. Najwięcej turystów, jak gdyby powiedzmy, takich przejeżdżających, to jest w Wigrach, gdyż tam nawet przyjazdem jadący turyści do innych miejscowości tam zajeżdżają po prostu, bo Kwasztor Wigierski ma swoją renomę. Dlatego też, że był ojciec święty Jan Paweł II. Dlatego praktycznie każdy tam zajeżdża nie może co roku i tam najwięcej widać. Turystów też zagranicznych. Panie sekretarzu, zawsze co roku w wakacje gmina Suwałki proponuje turystom i mieszkańcom gminy jakieś ciekawe spotkania, festyny. Co w najbliższym czasie? Czy będziemy mogli spotkać się na takiej imprezie? No, tak, jak, jak najbardziej. Jak co roku organizujemy różne imprezy i tak w najbliższym. Takim spotkaniem to będzie turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta prowadzony w kompleksie Ujawora w Gawrychrudzie i ten turniej odbędzie się 17 lipca i tam też będą, będą turyści i będziemy mogli wspólnie się spotkać i mile spędzić ten czas. Oprócz tego kolejną imprezą, już taką większą, to jest impreza pod tytułem Muzyka Młodzieżowa Łączy Pokolenia z Teren Folwarku. Podczas tej imprezy przewidziano występ zespołów młodzieżowych, różne konkursy z nagrodami, z nagrodami oraz występ. Gwiazdy wieczoru, tak naprawdę będzie pięć zespołów, ale gwiazdą wieczoru będzie zespół Weekend, który gdzieś o godzinie 20-20.30 będzie miał swój występ. Kolejną taką imprezą kulturalną będzie spotkanie szantowe nad Wigrami w Starym Folwarku. W ramach imprezy przewidziano zawody żeglarskie na akwenie jeziora Wigry, a następnie występ zespołów szantowych. Impreza będzie połączona z oczyszczeniami też kościelnymi. W Igrach kolejnego dnia, 15 sierpnia, z okazji święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, na które te wydarzenia już teraz mogę wszystkich mieszkańców, słuchaczy, turystów zaprosić. Chcecie integrować mieszkańców tej ziemi, dlatego te imprezy w wakacje, a czy już wiadomo, kiedy święto wszystkich rolników z gminy Suwałki? Kiedy dożynki? No i właśnie takim podsumowaniem całego, można powiedzieć, takiego sezonu, czy też turystycznego, to raz. Dwa na tej ciężkiej pracy rolników włożonych w uzyskanie tych podów rolnych, to będą dożynki, gminne dożynki, jak co roku. Tak naprawdę od lat siedmiu, czy może ośmiu takie dożynki odbywały się w Przebrodzie, ale w tym roku mamy propozycję księdza proboszcza z Wigier, żeby takie dożynki wspólnie zorganizować, czyli parafialno-gminne dożynki w Wigrach. I się do tych dożynek w chwili obecnej powoli zaczynamy się przygotowywać i prawdopodobnie w tym roku będą takie dożynki 28 sierpnia w Wigrach, czyli gminno- parafialne.